można jechać na wakacje. Mam 50 na twarz, 50 na całe ciało, można jechać. Jak tam? Gotowa na wspólny wyjazd! Gotowa, mam kapelusz, okulary, będę się chronić przed słońcem. Chyba oszalałaś. A po co ci ta 50? Same przyspieszacze bierzemy. Zobacz, ja właśnie wróciłam z kilku sesji pod rząd na solarium. Jak ci się podoba moja skóra? Jestem opalona. Nie podoba mi się, wyglądasz jak pomarańcza, nigdzie z tobą nie idę. Jak cika. Ej, ty. Co to znaczy na film? Nic. No co ty, głupia jesteś? Chyba to musi to coś znaczyć. Kochaniutka moja, pożyczysz mi swój szampon? Przecież ty masz swój. No wiem, ale zobacz, to jest napisane do włosów suchych, a ja już mam przecież mokre. No cześć, słuchaj, wyszedłam tam, gdzie mi mówiłaś. Jestem na ulicy Pomarańczkowej. Tak? Jak mam dalej iść? No idź cały czas prosto. Tłumaczyłam ci już. Cały czas prosto i za bramą skręcasz w lewo. W lewo. Prosto? Dobra, dobra, okej. No i jak tam twój weekendzik? Byłam z moim chłopakiem, z którym jestem już 7 lat i już dawno mieszkamy ze sobą, w kinie, na romantycznym filmie. Później byliśmy na romantycznej kolacji, przy świecach. Było wspaniale. Z tym, jak on tam ma... Nie, jestem stała w uczuciach. Nie, to nie Tomek, to Mariusz. Dobra, nieważne, słuchaj, ja ci opowiem. Ja wczoraj byłam na takiej imprezie, w ogóle dzwonił do mnie Kamil. Pamiętasz tego Kamila? No, tam w zeszłym tygodniu ci opowiadałam, że byliśmy razem na kręgach. Ale byłam na imprezie wczoraj, nie, to w poniedziałek, to byłam z Tomkiem. A, no tak, Tomek. Tomek był w poniedziałek, tak. Z Kamilem się widziałam w sobotę. Właśnie Kamil do mnie dzwonił, w końcu się odezwał, tyle czasu czekałam, no ale wczoraj byłam na imprezie. W ogóle poznałam takiego gościa. Nie masz chłopaka przy tym przypadkiem. Jakie ma pani doświadczenie w pracy? Właściwie to żadnego, ale ja się szybko uczę. W porządku, zatrudniamy panią. Bardzo dziękuję. Jakie ma pani doświadczenie w pracy? Właściwie to żadnego, ale ja się szybko uczę. W takim razie proponuję bezpłatny staż. Jak to bezpłatny? No i preska to musi być konkret. Ja to jest niebieski. Wystarczy. Delikatnie i z klasą. Mocne oko, to jest sexy. Słuchajcie, kochani, ten filmik miał mieć charakter żartobliwy i bardzo mocno przerysowany. Tak, dlatego pamiętajcie, żeby nie uogólniać w ten sposób ludzi, nie patrzymy względem stereotypów, tylko poznajemy prawdziwego człowieka, dopiero wtedy możemy się przekonać, jaki on naprawdę jest. Dokładnie, nie liczy się kolor włosów czy kolor skóry, liczy się nasza osobowość, nasze wnętrze. Dokładnie. I jeśli wam się podobało, to zostawiajcie kciuki w górę. Łapkę! A my się żegnamy. Pa! Buźka!